Dziś jedziemy na stadion Zoleszcz GKM Grudziądz, aby razem z trenerem Januszem Ślączką podsumować ostatni miesiąc w klubie, porozmawiać o stanie prac na stadionie oraz o pierwszych wyjazdach na tor. Praca jest wykonana naprawdę bardzo dużo, zamontowana nowa banda operacyjna na prostych, także no, remonty w klubie, także na pewno ten klub wygląda coraz lepiej i można powiedzieć, że już bardzo ładnie wygląda, także te standardy są naprawdę dużo, dużo większe niż były. Tutaj jest akurat ten pokoik, w którym się znajdujemy, jest też nowy, także no, wszystko jest remontowane, odmalowane, nowe meble, także no, też bardzo duże nakłady finansowe klub nałożył na to, żeby no, tu było jak najlepiej. No wiadomo, że tor jest po zimie, no dzisiaj będzie pierwszy trening i może po treningu będę mówił więcej. No nie wygląda źle, wiadomo pierwszy łuk troszeczkę jest gorszy od drugiego, bo tam jest trochę więcej cieni, tam jest wtedy ten mróz, tam więcej trzyma dłużej. Także no myślę, że nie będzie problemu z dobrą jazdą. Na pewno będziemy chcieli pojechać sparing w następnym tygodniu, czy to może już na torze w Grudziądzu, czy może na wyjeździe. Trwają rozmowy, dzisiaj się zbierzemy z chłopakami i zadecydujemy wszyscy. Wiadomo, że sparing jest dla zawodników, nie dla trenera, także wyrażą chęć, na pewno pojedziemy i chcemy pojechać też do mocnego przeciwnika, żeby się sparzyć. I w następnym tygodniu zaczniemy sparingi, być może, że udamy się jeszcze do Torunia na sparing, także na pewno jazdy nie zabraknie.